To jest Red Bull Paper Wings. Zapraszamy, żeby wziąć udział w naszych eliminacjach do Mistrzostw Świata. To są zawody w rzucie samolotem z białej kartki papieru A4. Chodźcie do nas, my kartki papieru mamy, potrzebujemy tylko i wyłącznie waszej kreatywności. No, samolociki składamy, mieliśmy na zajęciach siedzieć, ale wyszło tak, że dzisiaj będzie dzień wolny. No, składa się ciężko gruby papier, ale będzie fajnie, nie? Pierwszy raz taka zabawa, więc zobaczymy, co będzie. Obecny rekord to prawie 20 metrów, ale spokojnie, ja myślę, że znajdzie się osoba, która doleci tam do Palmy, a może i za windę. No, dużo jeszcze może się wydarzyć. Przyszedłem tutaj po to, żeby właśnie wygrać te zawody, no ale niestety podczas prób było jak najbardziej dobrze, a podczas już właśnie lotu prawidłowego niestety nie udało się. No ale to są właśnie papierowe samolociki, są nieprzewidywalne i ciężko tak naprawdę przewidzieć tor lotu. Mam nadzieję, że następnym razem po prostu jakoś spróbuję ominąć, wypracuję jakąś technikę, którą wykorzystam i będzie dobrze. Uważaj, nie mogę stać, nie muszę się zapytać. Tak. Uważaj, nie mogę stać. Polega to na tym, że właśnie rzucamy sobie samolotem na długość i jest do wygrania właśnie duża nagroda. Bo do wygrania jest kasa, to prawda. Głównie to studiuję tu. Jestem tutaj przypadkiem, bo mam okienko od zajęć, tak by mnie tu pewnie nie było. I jestem dla zabawy. Jak często rzucasz samolotem w życiu prywatnym, niezawodowym? Średnio 7 razy w tygodniu. Coś takiego bym powiedział, nawet 8. Zależy, czy mam dzień wolny, czy więcej zajęć.